Dzień dobry. Pora na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych. Zakończyliśmy projekt realizowany już przez wiele lat. Telecentra i infokioski w mieście. Ułatwienie, które będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Art Jarmark. Lato w mieście w Muzeum Historii Katowic. Uważam, że to jest fajna wycieczka i fajne wakacje. Turniej Kato Hato. Ludzie przychodzą i o co chodzi tutaj? W Bibliotece Śląskiej zakończono pracę nad stworzeniem Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych. Celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Zakończyliśmy projekt realizowany już przez wiele lat, bo najpierw były przygotowania, potem była realizacja tego projektu. Natomiast dzisiaj już prezentujemy to, co jest efektem finalnym, czyli zdigitalizowane zbiory Biblioteki Śląskiej i to te zbiory najcenniejsze. Właśnie tutaj prezentujemy też w oryginale niewielki ułamek tych zbiorów, bo do projektu zakwalifikowaliśmy 27 tysięcy obiektów i te obiekty zostały zdigitalizowane. Są to najcenniejsze, najstarsze zbiory Biblioteki Śląskiej, ale też takie, które są szczególnie przydatne dla badaczy dziejów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, bo jest tutaj spora część prasy śląskiej. Została stworzona pracownia digitalizacji z kilkoma skanerami naprawdę najwyższej jakości technicznej i ze stanowiskami pracy zarówno skanerzystów, korektorów, jak i redaktorów i to zostaje już jako rzecz, która jest korzyścią taką wymierną dla biblioteki. Udało się pozyskać aż 11 etatów osób, które są dedykowane tylko i wyłącznie procesowi digitalizacji, zarówno tutaj w gmachu Biblioteki Śląskiej, jak i w takich miejscach często odległych od Biblioteki Śląskiej. Mamy stanowiska mobilne do digitalizacji i one już są wykorzystywane w terenie. Udało się zrealizować przedsięwzięcie, które ma swój wymiar już nie tylko w sferze lokalnej, ale również znacznie szerszej, krajowej, ale i europejskiej. Skoro to, co udało nam się już zdigitalizować, dociera właściwie, jest dostępne właściwie we wszystkich miejscach na świecie. Dostęp do zbiorów zabytkowych można uzyskać na stronie sibzz.bs.katowice.pl. W mieście zainstalowano telecentra i infokioski, które mają ułatwić życie mieszkańcom. W ramach projektu budowa w Katowicach sieci publicznych punktu dostępu do elektronicznych usług administracji publicznej etap drugi utworzono 10 nowych telecentrów w różnych jednostkach miejskich oraz zainstalowano 5 urzędomatów, tak zwanych infokiosków, które zlokalizowane są w 4 największych centrach handlowych oraz w głównej siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4. Zarówno telecentra, jak i infokioski mają na celu ułatwienie, umożliwienie mieszkańcom, obywatelom, którzy mają trudności z dostępem do elektronicznych usług administracji publicznej, ułatwienie tegoż dostępu właśnie poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury, która poprzez zapewnienie dostępu do internetu zapewnia możliwość dostępu do e-usług świadczonych przez miasto Katowice, ale nie tylko. Myślę, że to jest ułatwienie, które będzie się cieszyć dużym powodzeniem i mieszkańcy docenią to, że mogą załatwić sprawy urzędowe, załatwiając swoje sprawy domowe, nie musząc tracić godzin czy dnia na pojawienie się w urzędzie na Młyńskiej. Telecentra dają mieszkańcom Katowic możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do komputera i drukarki oraz do informacji publikowanych na stronach internetowych. W telecentrach mieszkańcy Katowic mają także możliwość poszukiwania pracy, korzystania z poczty i bankowości elektronicznej. Zakłada się, iż telecentra będą przede wszystkim wykorzystywane w celach administracyjnych, naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych. Celem telecentrów i infokiosków jest zachęcenie mieszkańców, aby korzystali z elektronicznych usług świadczonych przez administrację publiczną i samorządową. Targi sztuki i rękodzieła, otwarty plener malarski, tradycyjne zabawy podwórkowe. Art Jarmark po raz kolejny gościł na Nikiszu. To jest jedno z najważniejszych zdarzeń 6. Art Night Festiwalu, w ogóle każdego Art Night Festiwalu, ponieważ właściwie to
rok robimy imprezę na Nikiszowcu i oczywiście chcemy go promować, ponieważ to bardzo piękna dzielnica, bardzo piękny rynek. Również chcemy się dobrze bawić. Mnie bardzo cieszy, że ludzie wyszli z domu pomimo niepewnej pogody, są zainteresowani, ciekawi tym, co się będzie u nas działo. Bardzo, bardzo fajnie. Kafle bardzo piękne, ręcznie robione, unikatowe. No co jeszcze? Koniki wszelkiej maści, anioły. Przywiozłam również króla i królową z Krakowa, prosto z Wawelu. No i ptaszki i różne inne piękne rzeczy. Oferta to głównie wyroby z drewna, wycinane laserowo, ploterem laserowym i ozdabiane przeze mnie tuszami i malowane, bądź jako surowce do kolorowania dla dzieci. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to kolorowanki się cieszą dużą popularnością. Są to fajne pamiątki, trwałe, można pomalować kredkami, pisakami, farbami, później powiesić i ozdobić swój pokój. Bardzo dużo fajnych rzeczy, wszystko ręcznie wykonane przeze mnie na szydełku. Przede wszystkim zabawki, no i małe elementy dekoracyjne. Oddział Muzeum Historii Katowic na Nikiszu w ramach akcji Lato w Mieście zorganizował warsztaty plastyczne, projektujemy maglownik oraz muzealny komiks. Jak co roku w ramach akcji Lato w Mieście przygotowaliśmy zajęcia plastyczne z oprowadzeniem po muzeum. Mamy trzy wystawy i dzieci oglądają po obejrzeniu i wysłuchaniu opowieści. Mogą sobie rysować, malować. Mamy w tym roku dwa tematy. Mogą stworzyć maglownik, czyli taką tkaninę specjalną do maglowania na takiej maszynie w maglu oraz stworzyć komiks. Komiks na temat tego właśnie, co zobaczyły w muzeum. Będzie to ich własna opowieść o tym, co im się podobało, co zobaczyły. Co z tego wyniosły z tej wizyty? Mamy tutaj dwie takie wystawy, które właśnie pokazujemy dzieciom, które później, na podstawie których dzieci później właśnie wykonują prace plastyczne podczas warsztatów. Wystawa U nas doma na Nikiszu, która przedstawia taką rekonstrukcję wnętrza mieszkania górniczego na Nikiszowcu oraz wystawa Woda i mydło, najlepsze bielidło o pralni i maglu na Nikiszowcu, który przedstawia właśnie cały cykl pralniczy, jak to kiedyś tutaj wyglądało w tym budynku. Oglądamy różne zabytki i stare budynki i pani prowadzi różne zajęcia. Dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu? Bardzo dobry, bo nie siedzi się przed komputerem, nie gra się albo przed telewizorem. Chodzisz, oglądasz, zwiedzasz. Bardzo fajny pomysł. Uważam, że to jest fajna wycieczka i fajne wakacje. Na Stadionie Śląskim po raz pierwszy rozegrano międzynarodowy turniej Katochato 2. Zgromadziła nas się tutaj setka, głównie z Polski, ale także ze Słowacji, z Czech, z Austrii, z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych. Gracze grają ze sobą tutaj, jak widać, na dwóch boiskach stworzonych. Po 7 osób w jednej drużynie, dziewczyny z facetami rywalizują, starsi z młodszymi, tu są seniorzy po 40 parę, 50 parę lat. No i całkiem fajne bajtle po 12-15 lat. Wszyscy w jednej drużynie, wszyscy jakby rywalizują w fajnych emocjach. Mnóstwo niesamowitych wrażeń i takich pozytywnych emocji, które można po prostu tutaj wyczuć. I chyba dzisiaj ta pogoda, która nam też dopisała, spowodowała, że ludzie przychodzą i o co chodzi tutaj. Do zawodów zawodnicy zgłaszają się indywidualnie, a drużyny tworzone są na miejscu. To daje każdej osobie możliwość uczestniczenia w turnieju niezależnie od poziomu umiejętności. Jak gra się w Ultimate Frisbee? Zadaniem drużyny jest zdobycie punktu poprzez umieszczenie dysku w strefie punktowej przeciwnika. Biegać z dyskiem nie można, więc trzeba to zrobić dobrą kombinacją podań. Jest to niezwykle dynamiczny sport, gra się bez sędziów, a naczelną zasadą jest fair play. Przede wszystkim jest to sport mocno kondycyjny, trzeba mieć bardzo, bardzo dużą kondycję, szybkość, zwrotność i jakieś tam umiejętności taktyczne, czyli po prostu jest tu dużo myślenia, jednocześnie z dużym ruchem liczy się spryt na boisku i tak dalej. Także jest to taki sport, który wymaga i myślenia, i kondycji, i to wszystko potrafi dać. Ultimate jest dyscypliną, jedną z trzech dyscyplin najbardziej dynamicznie rozwijających się zarówno w Polsce, jak i w Europie, a w ogóle w Stanach Zjednoczonych jest najszybciej, najbardziej dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportowa.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. Trwa 15. Letni Ogród Teatralny. Informacja o spektaklach na www.letniogrodteatralny.pl. W wakacyjne piątki o godzinie 20 zapraszamy na Mariacką na plenerowe pokazy kina letniego. Trzecia scena Teatru Śląskiego zaprasza na akcję Lato w Malarni. Więcej informacji na temat spektakli na stronie www.katowice.eu. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!